Wie pan, ja się tak zastanawiam. Tysiące kilometrów nad ziemią, tam gdzieś wysoko, latają takie różne satelity. I oni, panie, mają takie obiektywy, że on, panie, stamtąd może czytać gazetę. Ale po co? Proszę bardzo. Brola, gdzie można się w Warszawie zabawić? No, wie pan, najlepiej to jest tak. Do Kopciucha można skoczyć, do Roxany, do Niespodzianki. Tam są git dziewczyny. Można tam zerwać, a potem w nocy, to najlepiej jak pan tak gdzieś, wiem, do stolicy poszedł, to jest dobra knajpa, proszę pana. Wesoło tam jest, można się dobrze zabawić. Dobre dziewczyny też są w nowym świecie. No tak, ale tam to już bardziej wymagające, to już nie to. Tak, też. No właśnie. Proszę pana, w Warszawie to się pracuje na błysk. Tak. Więc najlepiej to proszę pana tak. Ma pan papier toaletowy? Mam. Pan pozwoli. Proszę bardzo. Banknot 500 złotowy jeszcze, proszę. Proszę pana, to się zawija, rozumie pan, w ten sposób, że było wrażenie, że tu jest kupa pieniędzy. Tak. Siada pan sobie gdzieś w jakiejś kawiarni, restauracji, przy stoliku. Następnie wyciąga pan coś z kieszeni i przy okazji niechcący, niebrzydko panu upada na ziemię. Pan tego nie widzi, ale obserwuje pan reakcję innych. Ludzie zauważą, podadzą panu i od razu myślą, że pan jest dziany. Pan to cały czas trzyma na oku, panu tego nie wolno spuścić z oka. Tak. Następnie pan niedbałym ruchem to podnosi, chowa i wszystkie dziewczyny w lokalu są pańskie. A pan? Na Pragę. A pani? Na Grochu. A pan dokąd? Hotel Saski. A pan? Proszę, pan mógł sam, pan pozwoli do mnie. Bardzo jest mój Jarnusza, Rusza z Ikanusza i Margosza zawsze mi pani. Chciałbym coś zjeść. Kaczuszkę ma. Może być. To wszystko? I wódeczkę. Ciapeczkę? Pół litra. Proszę pana. Czy pan chce poznać prawdziwą damę? Zaczyna się od tego, że pan kierownik trafił do złego lokalu. Jest tyle pięknych knajp, Oaza, Maxi, Stolica, Rybacka, no na Pradze, na Warszawie. Melodia. Czarne. To normalna historia polega na tym, kapujesz, że wychodzisz z Stankiewicza, jest ochota. A z ochoty kapujesz na Częstochowską. A Częstochowską. A ja, panowie zamawiali. Czy coś nie? Do jedzenia? Ale nieważne, proszę pana. Zamawiali. Wie pan, Częstochowska, nie Częstochowska. Idzie pana Częstochowska. Ma piękne mieszkanie, proszę pana. Kochany Henio. Henio. Normalna historia. Gdybym się spotkał się z Heniem w tej chwili na mój gust. Ja panów nie znam. Janek jestem. Antoni. Ja jestem Henio. Bardzo miło. Może cygaroska? Zmywaj się stary. A dalej? Cześć, ja cię już nie znam. Cześć, nie ma oczu. Warszawa na sielubie. Warszawa na sielubie. Warszawa. Bam, bim, bam, bam. Serce można znaleźć. Tak kończy się pierwsza przygoda Antoniego B. Następne zobaczycie państwo już wkrótce w kolejnych wydaniach Polskiej Kroniki Fabularnej.